Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. W ciągu ostatniej doby w związku z burzami i silnym wiatrem Straż Pożarna interweniowała 750 razy. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi deszczami dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie mazowieckim. Interweniowali tam ponad 180 razy. W świętokrzyskim było 145 interwencji, a w Małopolsce 125. Burze i silny wiatr uszkodziły dachy na 69 budynkach, w tym na 36 mieszkalnych. Zerwały też linie energetyczne. Dostępu do prądu rano nie miało jeszcze ponad 4000 odbiorców. Najwięcej w województwach mazowieckim, podlaskim i podkarpackim. W województwie świętokrzyskim, w miejscowości Widełki, strażacy podjęli decyzję o prewencyjnej ewakuacji obozu harcerskiego. 99 uczestników znalazło schronienie w pobliskiej szkole. Opady deszczu spowodowały tam podmycie terenu, na którym rozbito obóz, oraz zalanie namiotów. Wczoraj do tragedii doszło w Sokołowie Podlaskim w województwie mazowieckim. Silny nurt wezbranej rzeki Cedynia porwał mężczyznę. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Zwolnienie lekarskie należy się każdemu choremu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wciąż jednak wielu Polaków nadużywa tej możliwości. Z nieuczciwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich walczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który prowadzi regularne kontrole. Sytuację ma poprawić również wprowadzenie obowiązkowych zwolnień elektronicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez cały rok regularnie sprawdza, czy pracownicy we właściwy sposób korzystają ze zwolnień lekarskich. ZUS ma obowiązek przeprowadzania takiej systematycznej kontroli zarówno prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i również kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Mówi rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego Krystyna Michałek. W pierwszym półroczu tego roku zakład przeprowadził blisko ćwierć miliona kontroli. Wydano 15 tysięcy decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę świadczenia chorobowego na kwotę ponad 12,5 miliona złotych. Jest to suma dwa razy wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wiele osób nadużywa zwolnień lekarskich, wykorzystując na przykład ten okres jako dodatkowy urlop, wykonując dodatkową pracę czy też remontując mieszkania. Osoby, które zostaną nakryte na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim traci taka osoba prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem lekarskim. Każdy pracodawca ma prawo poprosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie takiej kontroli na swoim pracowniku, przypomina adwokat Michał Jakubaszek. Jeżeli pracodawca chce i ma takie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy pracownik faktycznie jest chory, czy to zwolnienie lekarskie zostało wystawione na podstawie faktycznie przechodzonej przez pracownika choroby, może te wątpliwości zgłosić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który to zakład przeprowadza też stosowną kontrolę. Pracodawcy nie robią tego ze złośliwości czy chęci ukarania pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, mówi Witold Jankowiak z kujawsko-pomorskiej organizacji pracodawców Lewiatan. Nam chodzi po prostu o pewną jakość i etykę pracy. Wykorzystywanie urlopów chorobowych do innych celów niż rekonwalescencja jest po prostu nieuczciwe i godzi nie tyle nawet w pracodawców, to przede wszystkim w innych uczciwych pracowników. Należy jednak pamiętać, że każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę w wypadku choroby zwolnienie się po prostu należy. I łącznie okres tej choroby nie może trwać dłużej niż 182 dni. Jeżeli okres choroby trwa dłużej niż 182 dni, wówczas przysługuje takiej osobie prawo do tak zwanego świadczenia rehabilitacyjnego, którego maksymalny okres może wynosić 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, aby w ciągu 7 dni dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym wypadku ZUS obniża o 25% wysokość wypłacanego świadczenia. W Katowicach zakończył się wczoraj społeczny PreCOP24. Spotkanie zorganizowały trzy największe centrale związkowe w Polsce przed zbliżającym się szczytem klimatycznym. Wzięli w nim udział związkowcy, pracodawcy, prezesi spółek energetycznych oraz przedstawiciele władz.
Dla Polski ważne jest, by społeczność międzynarodowa pochłanianie gazów cieplarnianych, na przykład przez lasy i gleby, traktowała tak samo jak ich redukcję w przemyśle. Powinien powstać bilans równoprawny, redukcja do pochłaniania. Podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski i dodaje, że Polska będzie dążyć do szczegółowej analizy światowych celów klimatycznych. Aby dokonać diagnozy oceny nakładów do osiągniętych celów, założeń, które były u podstaw poszczególnych planów ochrony klimatu i jakie cele udało nam się osiągnąć, byśmy wyszli z oceny prawdziwej, racjonalnej stanu, w którym jesteśmy. Kluczowe jest to, by wszystkie kraje świata zaangażowały się w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Jednak warunkiem obniżenia emisji CO2, zapobiegania zmianom klimatu, to jednak jest rozwój ekonomiczny danego państwa. Społeczność międzynarodowa musi szanować specyfikę każdego państwa. I co jest ważne, szczególnie myślę tu na ziemi polskiej, w stulecie niepodległości, zasada solidarności, która powinna cechować i relacje między regionami, relacje między osobami, między ludźmi, między instytucjami, ale również między państwami. Związki zawodowe, które były głównym organizatorem społecznego prekopu, przekonują, że w dyskusji o ochronie klimatu kluczowe jest uznanie prawa poszczególnych państw do własnej wizji energetyki i wyboru głównego surowca energetycznego. To bardzo dobry moment, żeby można w trakcie tego roku przygotowań do konferencji, wykorzystać wszelkie możliwości, żeby pokazać, iż surowiec, który na tej ziemi jest podstawowym, a w Polsce jest głównym nośnikiem energii, mógł być nie tylko odbierany w sposób negatywny, ale również, żeby ocieplić ten wizerunek, pokazać, że węgiel nie musi stać w sprzeczności z celami klimatycznymi. Związki zawodowe głośno przypominają, że powstrzymywanie globalnego ocieplenia nie może prowadzić do masowej likwidacji miejsc pracy. Fundacja Czartoryskich pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Trwa tam kontrola skarbowa. Chodzi o nieprawidłowości podczas przekazywania na konta w Liechtensteinie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kolekcji obejmującej m.in. damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Kontrola dotyczy transferu pieniędzy, które Fundacja Czartoryskich uzyskała w wyniku sprzedaży swojej kolekcji obejmującej m.in. damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Kolekcję za 100 milionów euro zakupiło pod koniec grudnia 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część pieniędzy ze sprzedaży fundacja przekazała na rzecz nowo powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie. Według NIK podczas przekazywania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kolekcji mogło dojść do nieprawidłowości i próby uniknięcia opodatkowania. Kontrola skarbowa zlecona przez NIK trwa od kwietnia, ale dopiero wczoraj Izba o tym poinformowała. Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego o wyjaśnienia w sprawie sprawowanego przez nich nadzoru nad działalnością Fundacji Czartoryskich. Dziś z Warszawy wyrusza 18 rajd katyński przed motocyklistami, ponad 8 tysięcy kilometrów i 23 dni drogi. To jedno z największych wydarzeń motocyklowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dziś po raz kolejny, już 18, wyrusza rajd katyński. Kilometry wiary, historii, pamięci. Przede wszystkim o oficerach Wojska Polskiego, którzy zginęli w Katyniu z rąk Sowietów. Uczestnicy rajdu odwiedzą groby zamordowanych na wschodzie Polaków. Odwiedzą także rodaków, którzy nadal tam mieszkają. To jest bardzo duże logistycznie przedsięwzięcie. Dużo kilometrów przed nami. Dokładnie 8,5 tysiąca. Przed motocyklistami 23 dni jazdy. Zawsze sobie mówię też odwagi. Odwagi. Pan Bóg nie daje niczego, czego byś nie zdołał wykonać z jego pomocą. I choć każdy dzień to dla nich wysiłek i zmęczenie, to jednak nie kryją satysfakcji z tego, co robią, bo to nie tylko pasja, ale również świadectwo wiary i patriotyzmu. Moja rodzina była, że tak powiem, ofiarami tego systemu komunistycznego, represji. Pojechać w jedną stronę, może w drugą, żeby takie koło zatoczyć, ale wsiąkłam, po prostu wsiąkłam. Sowieci zabili w 1940 roku w Katyniu około 22 tysięcy polskich obywateli, żołnierzy, policjantów i elitę II Rzeczypospolitej. W
Kanadzie jeden ze szpitali zaproponował pacjentowi zamiast opieki domowej eutanazję. Mężczyzna cierpi na rzadką i nieuleczalną chorobę neurologiczną. Kanadyjczyk pozwał szpital. 42-letni Roger Foley z Ontario ujawnił, że personel szpitala oferował mu tak zwane asystowane samobójstwo zamiast pomocy medycznej, podaje Catholic News Agency. Mężczyzna upomniał się o opiekę domową. Cierpi on na nieuleczalną chorobę zwaną ataksją muszczkową, która wpływa na układ neurologiczny, ogranicza zdolności ruchowe ramion, rąk i nóg, w wyniku czego utrudnia wykonywanie codziennych czynności życiowych. Roger Foley przez 2 lata był pod opieką szpitala. Prosił o możliwość korzystania z domowej opieki medycznej, jednak systematycznie mu jej odmawiano, w zamian proponując eutanazję. Kanadyjczyk złożył pozew przeciwko szpitalowi London Health Science Center, przeciwko rządowi kanadyjskiemu i licznym agencjom medycznym. Oskarża on tę instytucję o nieudzielenie mu koniecznej pomocy. To może oznaczać, że poziom cywilizacji, który wyznacza stosunek człowieka do człowieka potrzebującego, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co w nazistowskich Niemczech. Mniej więcej jesteśmy w tym samym momencie, w którym znajdowały się Niemcy nazistowskie w czasie wojny, kiedy medycyna została właściwie cała poddana ideologii totalitarnej i lekarzy próbowano zmieniać w funkcjonariuszy SS. Komentuje doniesienia z Kanady mecenas Olgierd Pankiewicz. Według oficjalnych danych w Kanadzie od zalegalizowania eutanazji w czerwcu 2016 roku do końca 2017 roku zabito ponad 3700 osób w formie wspomaganego samobójstwa. W wyniku antyrządowych demonstracji w Rumunii poszkodowanych zostało 440 osób. Wśród nich znajduje się kilku policjantów. Protestujące na ulicach Bukaresztu osoby wzywały do dymisji rządu i zwołania przedterminowych wyborów. Od 30 do 50 tysięcy. Tyle osób według medialnych szacunków wzięło udział w antyrządowych protestach w Rumunii. Większość obywateli tego kraju nie popiera rządzącej partii socjaldemokratycznej, która znana jest z dużego uwikłania w korupcję. Ludność domaga się dymisji rządu i rozpisania nowych wyborów. W czasie demonstracji policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Według funkcjonariuszy w tłumie przebywały osoby, które rzucały w stronę policjantów kamienie, butelki i bomby dymne. Grupa protestujących próbowała przerwać kordon policyjny stojący przed rządowym budynkiem. Do szpitala trafiło 65 osób. Prezydent Rumunii potępił brutalną interwencję funkcjonariuszy. Uczestnicy demonstracji trzymali w rękach flagi Rumunii i Unii Europejskiej. Wykrzykiwali hasła „Sprawiedliwość, nie korupcja” i „Partia złodziei”. Jak wynika z raportu Banku Światowego, ze względu na niskie zarobki i słabą sytuację ekonomiczną, poza granicami kraju zmuszonych jest pracować od 3 do 5 milionów Rumunów. To oni są głównymi organizatorami protestu. Marcin Lewandowski sięgnął po srebrny medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. Polak rywalizował w biegu na 1500 metrów. Dziś kolejne sportowe emocje na 800 metrów złota sprzed 2 lat będzie bronił Adam Kszczot. Na koniec zaplanowano rywalizację sztafet. Był fantastyczny finisz i walka do ostatnich sił. W takich okolicznościach srebrny medal w biegu na 1500 metrów wywalczył Marcin Lewandowski. Myślę, że 2 metry by starczyły i były mistrzem Europy. Polak utarł nosa faworytom. Jego plecy oglądało 2 braci Ingebrigtsen z Norwegii. Udało mi się z nimi wygrać, to tylko świadczy o tym, że też, że jestem po prostu po raz kolejny udowodnię, że jestem w topie na świecie. Niewiele do medalu na 400 metrów zabrakło Karolowi Zalewskiemu. Wynik 45-30 daje medalu. No bardzo ciężkie mistrzostwo, tak trafiłem, no i mam 4. miejsce. Przed nami kolejne emocje. O swoje 3. złoto Mistrzostw Europy powalczy dziś Adam Kszczot. Bardzo sobie tego życzę. Przygotowania przebiegały super, więc naprawdę jest duża, duża szansa na to. Polak stanie do rywalizacji na 800 metrów. Finał zaplanowano na godzinę 20.30. Wcześniej, bo o 20.12 o medale walczyć będą panie na 400 metrów. Na starcie zobaczymy 2 Polki, w tym Igę Baumgart-Witan. Już w półfinale Polka pobiła rekord życiowy. Po prostu chcę powiedzieć w finale przynajmniej to samo. Jeżeli będzie szybciej, to będzie mega radość. Jeżeli będzie wolniej,
trudno, nic się nie stanie. Dla naszych pań priorytetem będzie rywalizacja w sztafecie. Problem jednak w tym, że finał odbędzie się dziś wieczorem. Zawodniczki będą miały w nogach wcześniejszy bieg. Nigdy czegoś takiego nie było. Chłopaki biegają normalnie. 400-metrowcy mają finał wcześniej, dzień wcześniej niż finał sztafet. Na tym nie koniec. W finale skoków zwyż zobaczymy Sylwestra Bednarka. Przy dobrych wiatrach biało-czerwoni mogą dziś sięgnąć nawet po 5 medali. Michał Kwiatkowski, zwycięzcą 75. Tour de Pologne, Polak obronił koszulkę lidera i po raz pierwszy w karierze wygrał tę imprezę. Przed 6 laty Michał Kwiatkowski był drugi w Tour de Pologne, tracąc zaledwie 5 sekund do zwycięzcy Włocha Moreno Mosera. Teraz spełnił pokładane w nim nadzieje i pokazał, że jest wielkim mistrzem. Po 6 etapach tegorocznego Tour de Pologne Kwiatkowski był liderem całego wyścigu. Polak triumfował w Bielsku Białej Szczyrku. Ostatni 7 etap 136 km ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej wygrał Brytyjczyk Simon Yates. Kwiatkowski ze stratą 14 sekund zajął 6 miejsce. Mimo zwycięstwa Brytyjczyk nie zdołał przeskoczyć Polaka w klasyfikacji generalnej. Gratulacje Kwiatkowskiemu złożyli na Twitterze premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Setna rocznica odzyskania niepodległości, 75. Tour de Pologne, pierwsze miejsce Michała Kwiatkowskiego, kolejny wielki dzień polskiego sportu. Gratulacje dla Michała Kwiatkowskiego za zwycięstwo w naszym narodowym wyścigu kolarskim. Sukces tym większy, że Tour de Pologne należy do światowej elity. Michał Kwiatkowski został drugim Polakiem po Rafale Majce, który wygrał Tour de Pologne w erze World Tour. I na teraz to wszystkie informacje w imieniu porannego zespołu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego i rodzinnego popołudnia z Panem Bogiem.